Miniony rok podsumował Suwalski Sanepit, który jak co roku przedłożył radnym informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa sanitarnego naszego miasta. Według dokumentu wydanego przez inspektora sanitarnego w 2018 roku rzadziej pojawiały się wśród mieszkańców miasta takie choroby zakaźne jak ospa wietrzna czy płonica, zwana również szkarlatyną. Znacznie częściej natomiast doskwierają nam wirusowe zakażenia jelitowe i dolegliwości im towarzyszące. Służby sanitarne odnotowały Podwojenie zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B brzmi groźnie, ale gdy sprawdzimy liczby zachorowań tego rodzaju w całym 2018 roku, zanotowano na szczęście tylko 6. Spadła liczba zachorowań na choroby odkleszczowe, boreliozę i pokleszczowe zapalenie mózgu. I co cieszy, zmniejszyło się znacznie zapotrzebowanie na szczepienia konieczne po kontakcie z wścieklizną. Sanepid przeanalizował również dane dotyczące wykonawstwa szczepień ochronnych ochronnych wśród dzieci i młodzieży do 19 roku życia. Stan... Uodpornienia dzieci i młodzieży utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi 99,7%. Czytamy w informacji. Zdaniem specjalistów jest to uodpornienie zadowalające. Przez cały 2018 rok do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach zgłoszono zaledwie trzy niepożądane odczyny poszczepienne. Raport przedłożony Radzie Miejskiej potwierdza również podawaną już przez nas informację, że w 2018 roku nie zanot w suwałkach ani jednego zachorowania na odrę, która pojawiła się u nas dopiero z początkiem stycznia bieżącego roku.